XIX wieku, zwłaszcza po podbojach Napoleona w Egipcie, Europejczycy rozwijali gorączkowe zainteresowanie wszystkim, co związane z Egiptem. To okres znany jako egiptomania. Oczywiście, podobnie jak dziś, kupcy i przedsiębiorcy zaspokajali potrzeby turystów. W tamtych czasach turyści chcieli kupić coś, co było kawałkiem starożytnego Egiptu, jak na przykład mumie. Tak, dobrze słyszeliście. Dekady temu nastąpił wzrost popularności egipskich artefaktów, wśród których mumie były najbardziej pożądane. Bogaci Europejczycy i amerykańscy turyści odwiedzający Egipt mogli kupować mumie od ulicznych sprzedawców, co oczywiście było niewłaściwe. Po zakupie mumii bogacze organizowali nawet przyjęcia z odwijaniem mumii. Te wydarzenia były dokładnie tym, czym się wydają – zgromadzenia, podczas których mumia była odwijana przed publicznością. Te przyjęcia były popularne wśród elity, która postrzegała je jako ekscytującą i egzotyczną rozrywkę. Ale to nie jest najdziwniejsza część. Niektóre z tych szczątków były nawet mielone na proszek zwany mumia i sprzedawane jako lek, który miał leczyć różne dolegliwości. Sprzedaż mumii trwała do końca XIX wieku, kiedy to rząd egipski w końcu postanowił wprowadzić przepisy zakazujące eksportu mumii i innych starożytnych egipskich artefaktów. Skoro już mówimy o trupach, to kolejny przykład jest również ciekawy. Czy wiesz, że martwa osoba została ekshumowana, ubrana w szaty i posadzona na tronie, aby stawić czoła oskarżeniom? Był to proces znany jako synod trupa, kiedy to zmarły papież został postawiony przed sądem. Synod trupa miał miejsce w styczniu 897 roku naszej ery w burzliwym okresie dla Kościoła katolickiego. Papież Stefan VI, człowiek stojący za tym makabrycznym procesem, miał osobistą wendetę przeciwko swojemu poprzednikowi, papieżowi Formozusowi. Formozus zmarł kilka miesięcy wcześniej, ale to nie powstrzymało Stefana VI przed szukaniem zemsty. Nie będę wdawać się w szczegóły, ale zasadniczo papież Stefan VI uważał, że Formozus złamał prawa kościelne i dopuścił się krzywoprzysięstwa. Dlatego odbył się proces w Bazylice Świętego Jana na Lateranie w Rzymie. Zbutwiały trup Formozusa został ekshumowany, ubrany w papieskie szaty i posadzony na tronie. Diakon został wyznaczony do mówienia w imieniu zmarłego papieża, ale proces był bardziej widowiskiem niż prawdziwym sądem. Papież Stefan VI, wypełniony gniewem, krzyczał oskarżenia w kierunku martwego ciała, domagając się odpowiedzi na zarzuty, które obejmowały ambitne uzurpowanie sobie papiestwa. Formozus został uznany za winnego, pozbawiony papieskich szat i miał obcięte trzy palce używane do błogosławieństw. Jego ciało zostało początkowo pochowane w wspólnym grobie, ale później ponownie ekshumowane i wrzucone do rzeki Tyber. Według legendy ciało wypłynęło na brzeg rzeki i zaczęło dokonywać cudów, co tylko podsyciło publiczne oburzenie przeciwko Stefanowi VI. Nie trzeba dodawać, że proces nie przebiegł zgodnie z planem Stefana VI. W końcu proces był jednym z powodów, dla których został uwięziony, co doprowadziło do jego śmierci. I to właśnie jest naprawdę dziwna historia synodu trupa. Nawet badacze nie potrafią wyjaśnić logiki stojącej za tym niezwykłym procesem. Logicznym też miał być projekt z czasów wojny, który zaraz ci przedstawię. Projekt Gołąb. Ambitny projekt stworzenia bomby kierowanej przez gołębie. Wojna była czasem zniszczenia, ale jednocześnie oznaczała wynalezienie wielu innowacji. Wśród licznych prób stworzenia nowatorskiego sposobu radzenia sobie z konfliktem był projekt Gołąb. I tak, to nie jest dziwaczna nazwa przypisana projektowi, ten projekt dotyczył dosłownie gołębi. Renomowany psycholog B.F. Skinner, którego możesz znać z jego prac w dziedzinie behawioryzmu, postanowił pomóc armii USA, która w tym czasie miała problem z precyzyjnym naprowadzaniem pocisków na cele. Skinner zaproponował niekonwencjonalne rozwiązanie, używając gołębi do pilotażu rakiet. Projekt ten, znany jako projekt Gołąb, miał na celu wykorzystanie doskonałego wzroku i zdolności poznawczych gołębi do precyzyjnego kierowania bombami. Nie trzeba dodawać, że był to ambitny projekt. Koncepcja była prosta, ale genialna. Skinner zaprojektował specjalną głowicę bojową dla pocisku, która mieściła trzy kabiny dla gołębi, wyposażone w małe ekrany. Te ekrany wyświetlały obraz celu, a gołębie były szkolone, aby dziobać obraz celu, aby utrzymać go na środku.
Ruchy dziobania gołębi były następnie przekształcane w sygnały, które dostosowywały kurs pocisku, utrzymując go na celu. Szkolenie gołębi nie było łatwym zadaniem. Skinner użył warunkowania instrumentalnego, metody, którą opracował, aby szkolić ptaki. Nagradzał je konopiami za dziobanie właściwych celów. Z czasem gołębie nauczyły się kojarzyć obraz celu z nagrodą, co czyniło je bardzo skutecznymi w utrzymywaniu pocisku na kursie. Aby zwiększyć niezawodność, Skinner używał trzech gołębi jednocześnie, zapewniając, że jeśli jeden ptak popełnił błąd, pozostałe dwa go korygowały. Mimo innowacyjnego podejścia projektu i pewnych początkowych sukcesów w testach, projekt Gołąb spotkał się z dużym sceptycyzmem. Narodowy Komitet DS Badań Obronnych sfinansował projekt kwotą 25 tysięcy dolarów, ale wojskowi uznali koncepcję za zbyt ekscentryczną, aby ją poważnie traktować. W rezultacie projekt został ostatecznie anulowany w październiku 1944 roku, gdy elektroniczne systemy naprowadzania stały się bardziej niezawodne i praktyczne. Dziś ten krótkotrwający projekt jest tylko jednym z wielu dziwacznych przedsięwzięć naukowych w historii. Ale to zdjęcie nie dorównuje kolejnemu, dlatego oglądaj dalej. Buty w kształcie krowich kopyt używane do ukrywania ludzkich śladów. Jak zawsze mówię, desperacja jest matką wynalazków. Kto by pomyślał, że ludzie kiedykolwiek będą potrzebowali butów z odciskami krowich kopyt? Między 1920 a 1933 rokiem buty, które pozostawiały ślady w kształcie krowich kopyt, były bardzo popularne. Wszystko to z jednego powodu – prohibicji. W czasie prohibicji w Stanach Zjednoczonych zakazano produkcji, sprzedaży i transportu alkoholu. To doprowadziło do wzrostu nielegalnych działań, w tym produkcji bimbru, wysokoprocentowego destylowanego spirytusu. Bimbrownicy często działali w odległych miejscach, aby uniknąć wykrycia, ale nadal mieli problem z ukrywaniem swoich śladów przed władzami, które mogły śledzić ich odciski stóp do ukrytych destylarni. I tak bimbrownicy musieli być kreatywni, aby przechytrzyć policję. Niektórzy zaczęli używać butów z odciskami krowich kopyt. Te sprytne urządzenia składały się z drewnianych bloków wyrzeźbionych na podobieństwo krowich kopyt, przymocowanych do metalowych pasków, które można było przypiąć do butów. Kiedy były noszone, te buty pozostawiały ślady wyglądające jak krowie tropy zamiast ludzkich odcisków stóp, myląc tym samym funkcjonariuszy i utrudniając im lokalizację nielegalnych destylarni. Wybuch wieloryba dynamitem. Pewnego razu ludzie użyli dynamitu na napompowanym wielorybie. 9 listopada 1970 roku 45-metrowy ośmiotonowy kaszalot został wyrzucony na brzeg niedaleko Florence w stanie Oregon. Truchło szybko stało się problemem z powodu swojego rozmiaru, odoru i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. Wydział Dróg Stanowych Oregonu, który został zobowiązany do usunięcia wieloryba, skonsultował się z ekspertami od materiałów wybuchowych z Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i zdecydował się na dość niekonwencjonalne rozwiązanie – wysadzenie go dynamitem. Co mogło pójść nie tak, prawda? 12 listopada tłum zebrał się, aby być świadkiem tego wydarzenia, stojąc około pół kilometra od truchła. Asystent inżyniera drogowego George Thornton planował użyć pół tony dynamitu, spodziewając się, że eksplozja rozrzuci szczątki wieloryba na małe kawałki, które mogłyby zostać zjedzone przez mewy i inne padlinożerne ptaki. Nie trzeba mówić, że nic nie poszło zgodnie z planem. Gdy dynamit został zdetonowany, eksplozja wyrzuciła ogromną kolumnę piasku, tłuszczu wieloryba i gruzu na wysokość 30 metrów w powietrze. Zamiast małych kawałków, ogromne fragmenty tłuszczu wieloryba zaczęły spadać z nieba, z jednym kawałkiem miażdżącym zaparkowany samochód. Widzowie, początkowo zachwyceni eksplozją, szybko zaczęli szukać schronienia, gdy szczątki zaczęły opadać. Nikt nie został ranny, ale bałagan. Powiedzmy, że to jedno z tych doświadczeń, których nigdy nie chciałbyś przeżyć osobiście. Babuszka. To zdjęcie przedstawia babuszkę. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykłe zdjęcie kobiety, ale jej tożsamość jest jedną z największych nierozwiązanych zagadek w historii. Historia babuszki zaczyna się 22 listopada 1963 roku, kiedy The Plaza w Dallas, Teksasie, pogrążyło się w chaosie po zabójstwie prezydenta Johna Kennedy'ego. Na jednym ze zdjęć z tamtego dnia wyróżniała się jedna kobieta,
nazwana tak ze względu na charakterystyczną chustę na głowie, przypominającą te noszone przez starsze Rosjanki. Kobieta ta zdawała się trzymać kamerę, prawdopodobnie filmując moment, w którym padły strzały, które zabiły Johna Kennedy'ego. Mimo wysiłków FBI, aby ją odnaleźć i zdobyć ewentualny film, nigdy jej nie zidentyfikowano, a sama nigdy nie próbowała się ujawnić. Istnieje kilka powodów, dla których babuszka jest znana. Podczas gdy większość ludzi w pobliżu reagowała szokiem i strachem, biegnąc w poszukiwaniu schronienia, ona pozostawała zdumiewająco spokojna, kontynuując filmowanie, jakby wiedziała, co się wydarzy. Ta niezwykła spokojność podsycała spekulacje i liczne teorie spiskowe dotyczące jej prawdziwej tożsamości. Pomimo wielu śledztw i upływu dekad, tożsamość babuszki pozostaje nieznana. Niektórzy spekulują, że była szpiegiem, podczas gdy inni sugerują, że mogła być zwykłym obywatelem uwikłanym w chaosie. Do dziś to zdjęcie pozostaje jedną z największych tajemnic historii. Zanim przejdziemy dalej, polub ten film, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Morski potwór z Hook Island. Od dekad wierzono, że ogromny morski potwór zamieszkuje wody w pobliżu wyspy Hook w Queensland, Australia. Ten stwór znany jest jako morski potwór z Hook Island. Po raz pierwszy został zauważony w grudniu 1964 roku. Potwór ten rzekomo jest ogromnym stworzeniem o ciemnej skórze. Niewielu jednak wierzyło w jego istnienie, aż do momentu, kiedy Robert Leserek i jego rodzina zdołali uchwycić zdjęcie tego domniemanego morskiego potwora. Rodzina opisała potwora jako stworzenie mierzące od 75 do 80 metrów długości z gładkim, czarnym ciałem. Dokładnie to właśnie pokazuje to zdjęcie. Jednakże bez innych dowodów tożsamość i samoistnienie morskiego potwora z Hook Island pozostaje tajemnicą. Matka z czwórką dzieci na sprzedaż. To zdjęcie zostało zrobione w sierpniu 1948 roku. Przedstawia ponury napis „czwórka dzieci na sprzedaż” obok matki i jej czwórki dzieci. To była rzeczywistość dla niektórych ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa od początku XX wieku. Kobieta na zdjęciu nazywała się Lucille. Ona i jej mąż, Ray Chalao, bezrobotny kierowca ciężarówki węglowej, byli zagrożeni eksmisją z mieszkania w Chicago. Bez innych opcji, jedyne co mogli zrobić, to sprzedać swoje dzieci, mając nadzieję, że będą miały lepszą szansę na przetrwanie. Fotografia szybko rozprzestrzeniła się w gazetach w całym kraju, wywołując ogromny odzew społeczny i oferty pomocy. Pomimo tego w ciągu 2 lat wszystkie dzieci Chalao, włącznie z tym, z którym Lucille była w ciąży na zdjęciu, nie były już z rodzicami. Najmłodszy David został adoptowany przez surową, ale życzliwą parę Harry'ego i Luelle McDaniel. Pomimo trudności wczesnego życia, David służył 20 lat w wojsku i pracował jako kierowca ciężarówki. Ren i Milton mieli mniej szczęścia. Sprzedani za $2 do Jo Ann i Ruth Setan, byli poddani surowemu życiu i zmuszeni do pracy w gospodarstwie rodzinnym od najmłodszych lat. Nowi rodzice nawet zmienili ich imiona, odbierając im tożsamość i poddając nieustannej okrutności. Pomimo przerażających warunków, Rayan, przemianowana na Beverly, dorosła do roli kochającej matki. Milton przeżywał trudne chwile, zanim osiągnął spokój. Zmagał się z traumą, która objawiała się wybuchami przemocy w latach młodzieńczych, co doprowadziło go do szpitala psychiatrycznego, zanim ostatecznie przeniósł się do Arizony i założył własną rodzinę. Satelita Czarny Rycerz. To zdjęcie przedstawia tak zwanego satelitę Czarny Rycerz, który jest tematem wielu teorii spiskowych. Korzenie tej konspiracji sięgają roku 1899, kiedy to słynny wynalazca Nikola Tesla zgłosił odbieranie dziwnych sygnałów radiowych w swoim laboratorium w Colorado Springs. Tesla wierzył, że sygnały te pochodzą od inteligentnych istot, być może z Marsa. Najprawdopodobniej to jego twierdzenia przyczyniły się do utrzymania się teorii o satelicie Czarny Rycerz. Kilka lat po twierdzeniach Tesli, norweski wynalazca Jorgen Hals wykrył w roku 1927 tak zwane długie opóźnione echa, czyli sygnały radiowe, które odbijały się po kilku sekundach od transmisji, ale większość z nich pozostała niewyjaśniona.
Dekady później badacz UFO Donald Keyhoe twierdził, że siły powietrzne Stanów Zjednoczonych wykryły dwa satelity orbitujące Ziemię w czasie, gdy żaden kraj nie miał zdolności do ich wystrzelenia. Następnie pojawiły się kolejne doniesienia i wykrycia. W 1960 roku radar używany przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych wykrył ciemny, wirujący obiekt na orbicie polarnej, co było niezwykłe, ponieważ większość satelitów była na orbicie równikowej. Departament Obrony później wyjaśnił to jako kosmiczne śmieci z satelity sił powietrznych, ale to nie przekonało wszystkich. Istnienie satelity Czarny Rycerz zostało już utrwalone długo przed tym, jak to zdjęcie zostało zrobione w 1998 roku. Zdjęcie zostało zrobione podczas misji STS-88 do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i przedstawia ciemny, dziwnie ukształtowany obiekt unoszący się w przestrzeni, który niektórzy uznali za satelitę Czarny Rycerz. To właśnie to zdjęcie jeszcze bardziej rozprzestrzeniło historię o dziwnym, obcym statku kosmicznym, który rzekomo szpieguje nas od początków XX wieku. Mimo że NASA zidentyfikowała ten obiekt jako koc termiczny, zgubiony podczas aktywności poza pojazdem, jego reputacja jako obcego statku kosmicznego przetrwała. Wózek dziecięcy odporny na gaz. Wyobraź sobie, że kupujesz wózek dziecięcy, a jedna z opcji wygląda jak ta. Nie wygląda to naprawdę jak wózek, prawda? Jednak w obliczu terroru wojny i nadchodzącego konfliktu, rodzice w latach 30. XX wieku nie mieli wyboru i musieli zrezygnować z estetyki na rzecz tego, co uważali za najbezpieczniejsze dla swoich dzieci. Obejmuje to rozważenie gazoodpornych wózków dziecięcych. W okresie międzywojennym okropności wojny chemicznej z I wojny światowej były nadal świeże w pamięci Europejczyków. Trujące gazy, takie jak chlor, fosgen i gaz musztardowy, spowodowały spustoszenie na polach bitew i istniała realna obawa, że przyszłe konflikty mogą przynieść te przerażające bronie na tereny cywilne. W roku 1972 odkryto dwa szkielety na stanowisku archeologicznym Tepe Hasanlu w północno-zachodnim Iranie. Zostały one pochowane około 2800 lat temu, czyli około 800 roku przed naszą erą. Od momentu ich odkrycia, ich spokój był zakłócany przez pytania. Dwa szkielety zostały nazwane kochankami z Hasanlu z powodu pozycji, w jakiej je znaleziono. Znaleziono je leżące w intymnym uścisku, jakby dzieliły się ostatnim pocałunkiem przed śmiercią. Gdy miasto płonęło, znaleźli schronienie w silosie zbożowym, gdzie dzielili ostatnie chwile razem. Przez lata kochankowie z Hasanlu stali się symbolem wiecznej miłości. Jednak niedawne badania zburzyły tę narrację. Początkowo uważano, że szkielety należały do mężczyzny i kobiety. Ostatnie badania jednak sugerują, że oba szkielety to mężczyźni. Ta niejasność wywołała różne teorie na temat ich relacji, od romantycznych partnerów po członków rodziny. Do dziś prawdziwa natura związku tych dwóch szkieletów pozostaje przedmiotem debaty i spekulacji. Jeśli dalej oglądasz i film Ci się podoba, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. W roku 2007 mieszkaniec Fresno w Kalifornii zamontował kamerę bezpieczeństwa, aby sprawdzić, dlaczego jego psy szczekają nocą. To, co znalazł na nagraniu, było zarówno szokujące, jak i zagadkowe. Para białych stworzeń przypominających spodnie sunęła przez jego podwórko. Te stworzenia zyskały nazwę Fresno Nightcrawlers. Opisywane są jako mające niezwykle długie nogi i minimalną górną część ciała, co nadaje im wygląd chodzących spodni. Poruszają się płynnie i lekko, co dodaje im upiornego, nieziemskiego wyglądu. Zazwyczaj wyglądają na białe lub jasno-szare na nagraniach, co potęguje ich duchowy wygląd. Niektóre relacje opisują je jako mające od 1,5 do 2 metrów wysokości, chociaż jakość nagrań utrudnia dokładne określenie ich rozmiaru. Niezależnie od ich wielkości, te stworzenia zostaną zapamiętane ze względu na swój kształt. Od pierwszego spotkania zgłoszono wiele kolejnych, ale czy Fresno Nightcrawlers są prawdziwymi kryptidami, czy tylko mistyfikacją, pozostaje nieznane. Zaraz pokażę Ci jeszcze dziwniejsze zdjęcie. Teraz oto jedna z rzeczy, o których większość ludzi nie wie w kontekście II wojny światowej.
jedną z najcenniejszych części armii, była tak zwana Armia Duchów, oficjalnie znana jako 23. Kwatera Główna Specjalnych Oddziałów. Armia Duchów została ustanowiona w 1944 roku i składała się z około 1100 ludzi. Jednak w przeciwieństwie do innych oddziałów, ta grupa nie składała się wyłącznie z żołnierzy. Obejmowała także artystów, projektantów i inżynierów. Ich misją było oszukiwanie przeciwnika co do wielkości i lokalizacji sił alianckich. Ta jednostka odegrała kluczową rolę w kilku ważnych operacjach, używając nadmuchiwanych czołgów, fałszywych transmisji radiowych i efektów dźwiękowych, aby stworzyć iluzję dużych armii tam, gdzie ich nie było. W rzeczywistości, podczas przygotowań do D-Day, alianci wprowadzili Niemców w błąd co do prawdziwego miejsca lądowania. Stworzyli fikcyjną pierwszą grupę armii USA w południowo-wschodniej Anglii, wyposażoną w nadmuchiwane czołgi Sherman, fałszywe łodzie desantowe i fałszywy ruch radiowy. To oszustwo sprawiło, że Niemcy uwierzyli, iż główne lądowanie odbędzie się w Pas-de-Calais, a nie w Normandii, co znacząco przyczyniło się do sukcesu rzeczywistych lądowań. Armia Duchów przyczyniła się do innych sukcesów alianckich, które wpłynęły na ogólny wynik II wojny światowej. To zdumiewające, że Armia Duchów w ogóle powstała. Wyobraźcie sobie, jak zmieniłaby się historia, gdyby 23. Kwatera Główna Specjalnych Oddziałów nigdy nie istniała. To zdjęcie zostało anonimowo przesłane do biura szeryfa hrabstwa Sarasota w 2000 roku. Jest znane jako Miakka Skunk Ape lub po prostu Skunk Ape. Ten kryptid ma rzekomo zamieszkiwać dzikie obszary Florydy. Często opisywany jest jako duże, dwunożne stworzenie pokryte kudłatym futrem i wydzielające niezwykle nieprzyjemny zapach, przypominający mieszankę skanksa i mokrego psa. Doniesienia o tym stworzeniu sięgają początków XX wieku. Jedno z wczesnych doniesień dotyczyło stworzenia, które wskoczyło na próg samochodu, zanim zniknęło w bagnie. Inny raport z 1957 roku opisywał spotkanie, w którym ogromny, śmierdzący małpiszon zakłócił obóz myśliwych w Everglades. Jednak punkt zwrotny w historii Skunk Ape nastąpił pod koniec lat 90. i na początku 2000 lat, kiedy to David Shealy, samozwańczy ekspert, twierdził, że jako dziecko spotkał Skunk Ape, co zainteresowało go jego istnieniem. Od tamtej pory poświęcił swoje życie dokumentowaniu i badaniu tego trudnego do uchwycenia kryptida. W 2000 roku Shealy nagrał, jak twierdził, definitywny dowód wideo na istnienie Skunk Ape, pokazując dużą, kudłatą postać poruszającą się szybko przez bagna. Pomimo sceptycyzmu ze strony społeczności naukowej, Shealy pozostaje przekonany o autentyczności stworzenia. Światła Hesdalen to dziwne zjawiska świetlne obserwowane w dolinie Hesdalen w środkowej Norwegii. Światła te zazwyczaj pojawiają się jako jasne kule o różnych kolorach – białym, żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Można je zaobserwować zarówno w dzień, jak i w nocy, a ich zachowanie jest różnorodne od unoszenia się w miejscu po gwałtowne przemykanie po niebie. Czym są te światła? Co oznaczają? Czy mają jakieś przesłanie? I jak się tworzą? Te pytania nadal pozostają bez odpowiedzi. Koty sześciopalczaste Ernesta Hemingwaya. Ernest Hemingway, legendarny amerykański pisarz, był znany nie tylko ze swoich literackich dzieł, ale również z miłości do kotów. Jego fascynacja tymi zwierzętami zaczęła się w latach 30. XX wieku, kiedy otrzymał białego kota sześciopalczastego, nazwanego Snow White, od kapitana statku. Koty polidaktylowe, znane również jako koty Hemingwaya, mają genetyczną mutację, która powoduje, że mają dodatkowe palce na łapach. Ta cecha, choć nietypowa, nie szkodzi kotom i dodaje im wyjątkowego uroku. Dom Hemingwaya w Key West, który teraz jest muzeum, nadal jest domem dla około 40 do 50 kotów, z których wiele to potomkowie Snow White. Około połowa z tych kotów ma unikalną cechę polidaktyli, kontynuując genetyczne dziedzictwo pierwotnego kota Hemingwaya. Koty te swobodnie poruszają się po terenie, co sprawia, że miejsce to jest nie tylko rajem dla miłośników twórczości Hemingwaya, ale również dla miłośników kotów. Koty są starannie pielęgnowane przez personel muzeum, który zapewnia im regularne wizyty u weterynarza, szczepienia i wszelkie leczenie medyczne, którego mogą potrzebować.
Koty mają nawet swoje własne cmentarzysko na terenie, gdzie spoczywają pokolenia kotów Hemingwaya. Każdy kot ma swoje imię, często inspirowane sławnymi osobami, kontynuując tradycję rozpoczętą przez samego Hemingwaya. Zagadkowa fotografia z 1903 roku. W latach 80. XIX wieku fotografia poczyniła znaczące postępy. Heliografia została wynaleziona, a w tym procesie potrzebne było 8 godzin naświetlania, aby uchwycić nieruchomy obraz. Minęło całe stulecie, a fotografia zrobiła duże postępy, ale wciąż była daleka od tego, co możemy uchwycić dzisiaj. I tak w latach 1900 jedno zdjęcie zostało zrobione. Zdjęcie tak wyjątkowe, że zmieniło bieg fotografii. Tajemnica fotografii z 1903 roku jest szokująca. To, co zobaczysz, sprawi, że dostaniesz gęsiej skórki. To zdjęcie zostało zrobione całe stulecie temu i przedstawia pułk piechoty Korpusu Straży w Warszawie. To zdjęcie ma zaledwie około 42 na 96 cm, a mimo to uchwyciło twarze około 1200 mężczyzn. Nawet jeśli powiększysz i poprawisz zdjęcie, poziom szczegółów, jaki uchwycił tak mały obraz, jest zdumiewający. Do dziś pozostaje tajemnicą, jak dokładnie fotograf George R. Lawrence zdołał osiągnąć taki wyczyn. Pytanie, jak lub dlaczego to intrygujące zdjęcie zostało zrobione, pozostaje zagadką do dziś. Zdjęcie rodziny Cooper. Nie, ta fotografia nie jest edytowana. Przynajmniej tak twierdzi rodzina Cooper. To zdjęcie jest znane jako zdjęcie spadającego ciała lub po prostu zdjęcie rodziny Cooper. Początkowo na zdjęciu nie ma niczego niezwykłego. Rodzina uśmiecha się szczęśliwie. Ale wtedy zauważasz sylwetkę ciała, które wydaje się spadać z dachu po lewej stronie zdjęcia. To doprowadziło do licznych teorii, od działalności paranormalnej po manipulację fotograficzną. Niektórzy wierzą, że zdjęcie uchwyciło ducha lub zjawy. Sceptycy jednak argumentują, że fotografia jest oszustwem. Analiza sugeruje, że spadające ciało może być wynikiem podwójnej ekspozycji, powszechnej techniki fotograficznej, w której dwie obrazy są nałożone na siebie. Pomimo wielu prób wyjaśnienia prawdziwej natury zdjęcia rodziny Cooper, prawda o tym obrazie pozostaje tajemnicą do dziś. Nieznany człowiek z czołgiem. 5 czerwca 1989 roku plac Tiananmen w Chinach był pełen prodemokratycznych protestujących. To, co zaczęło się jako demonstracja, stało się forum protestów przeciwko korupcji i inflacji w rządzie narodowym. Później sytuacja eskalowała, co spowodowało, że rząd podjął działania przeciwko protestującym na placu Tiananmen. Wśród protestujących wyróżniał się pojedynczy człowiek, później znany jako Tankman. Ubrany w białą koszulę i niosący dwie torby na zakupy, stał się symbolem oporu przeciwko opresji. Najpierw sygnalizował czołgom, aby się zatrzymały, podnosząc rękę, a następnie wspiął się na prowadzący czołg, próbując komunikować się z załogą wewnątrz. Pomimo, że czołg próbował manewrować wokół niego, Tankman ciągle zmieniał swoje położenie, aby zablokować jego drogę. Ten impas trwał kilka minut, zanim dwaj nieznani ludzie odciągnęli go na bok. Tożsamość Tankmana pozostaje tajemnicą. Różne raporty sugerowały, że był studentem o imieniu Wang Weilin, ale chińskie władze nigdy tego nie potwierdziły. W rzeczywistości chiński rząd twierdzi, że nie wie, kim był ani co się z nim stało. Akt oporu Tankmana został uchwycony przez kilku fotografów, z których zdjęcie Jeffa Widenera stało się najbardziej znane. Pomimo surowej cenzury w Chinach, obraz Tankmana stającego naprzeciw czołgom stał się trwałym symbolem odwagi i walki o wolność na całym świecie. Wielka Góra Czaszek Bizonów. W historii miało miejsce wiele strasznych rzeczy, a to zdjęcie jest jednym z dowodów. Ta fotografia została zrobiona około 1892 roku. Pokazuje ogromną stertę Czaszek Bizonów przed zakładem węglowym w Reville w Michigan. Widzicie, dekady temu bizony były intensywnie polowane w Ameryce, szczególnie na północy. Wówczas w regionach dzikiej przyrody żyło od 30 do 60 milionów bizonów, ale pod koniec XIX wieku ich liczba spadła do setek. W momencie wykonania tej fotografii populacja bizonów spadła do zaledwie kilkuset osobników, w tym małego stada w Parku Narodowym Yellowstone. Ten dramatyczny spadek wywołał wczesne działania ochronne prowadzone przez prywatnych obywateli, a później rząd Stanów Zjednoczonych. Dzięki tym inicjatywom populacja bizonów
odbudowała się do około 500 tysięcy dzisiaj, z około 30 tysiącami żyjącymi w chronionych rezerwatach przyrody. Kosmonauta ze Solway Firth. Gdybyś miał zgadywać, co przedstawia to zdjęcie, jestem pewien, że powiedziałbyś, iż pokazuje dziecko i astronautę za nią, prawda? Ale jak to możliwe? Oto tajemnica związana z kosmonautą ze Solway Firth. To zdjęcie zostało zrobione 23 maja 1964 roku. Jim Templeton, strażak i amatorski fotograf z Carlisle w Anglii, zrobił serię zdjęć swojej 5-letniej córce Elizabeth podczas rodzinnej wycieczki do Berg Marsh z widokiem na Solway Firth w Cumbrii. To zdjęcie znalazło się wśród wywołanych fotografii. Zdjęcie, które stało się znane jako kosmonauta ze Solway Firth, szybko zdobyło międzynarodową uwagę. Było publikowane w gazetach i badane przez różnych ekspertów, w tym firmę Kodak, która potwierdziła, że obraz nie został zmanipulowany. Niektórzy entuzjaści UFO i badacze zjawisk paranormalnych sugerowali, że postać może być istotą pozaziemską lub podróżnikiem w czasie. Jednak dziś coraz więcej ludzi wierzy, że astronauta w tle to nic innego jak matka dziewczynki patrząca na widok. Osoba czy astronauta? Daj znać, co myślisz w komentarzach poniżej.